Cześć, ja nazywam się Adrian Kołodziej i w tym krótkim nagraniu powiem Ci, w jaki sposób możesz rozpocząć lub rozwinąć swój internetowy biznes. Może na początek się przedstawię wszystkim tym osobom, które mnie nie znają. Od 9 lat prowadzę internetową firmę, która zajmuje się usługami, mam sklep internetowy oraz sprzedaję kursy oraz szkolenia. Jeżeli miałbym jakiejś osobie, która dopiero zaczyna, dać radę, to osobiście uważam, że najlepszy biznes, jaki może być, to jest biznes e-learningowy, czyli biznes, gdzie sprzedajesz kursy, szkolenia, gdzie sprzedajesz wiedzę własną lub wiedzę cudzą. Bo na samym początku raczej sprzedawałem wiedzę własną, teraz z czasem staję się bardziej wydawcą. I okej, już wiesz, że najlepszy biznes na sam początek, który możesz zrobić, to jest biznes właśnie oparty o sprzedaż wiedzy. Ale w jaki sposób się w tym biznesie rozwinąć? W jaki sposób zacząć i dobrze wystartować? Więc pierwsza rzecz, która ma dla mnie kolosalne znaczenie, to jest wybór rynku. Widzisz, rynek determinuje praktycznie wszystko. Rynek to jest 70% Twojego potencjalnego sukcesu. Co mam na myśli? Każdy rynek ma ograniczoną ilość klientów. Oczywiście ci klienci napływają, ale też są klienci, którzy odchodzą z tego rynku. Ale załóżmy, że każdy rynek ma ograniczoną ilość klientów. Dlatego najlepsze są rynki masowe. Kolejna rzecz, w każdym rynku są inne ceny. Wielu moich klientów, oczywiście nie wszyscy, ale wielu moich klientów zarabia po prostu więcej niż ja. Jest to związane z tym, że na przykład są w rynku, gdzie ceny produktów są dużo wyższe. Przykładowo w rynku biznesowym szkolenia po 1000 zł to jest taka standardowa cena. Z kolei w rynku nieruchomości zaczynają się od 5000 w górę. Więc jak się domyślasz, automatycznie Twoje zyski rosną. Więc tak jak powiedziałem, rynek determinuje ilość klientów oraz potencjalny ruch na stronie oraz to, ile będziesz zarabiał. Druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, która pomoże Ci rozwinąć Twój biznes, to są mentorzy. Kiedy ja zaczynałem, mniej więcej to było w kwietniu w 2009 roku, to wtedy nie miałem zbytnio pojęcia na temat marketingu i sprzedaży internetowej. Ale pojawili się mentorzy i stworzyliśmy tak zwany mastermind. Napoleon Hill nazywa to trust mózgu. Spotykaliśmy się raz w tygodniu, mniej więcej tam o godzinie 18 i zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy rozwiązać problemy, które mamy. W tamtym czasie nie miałem firmy, w tamtym czasie nie wiedziałem, w jaki sposób sprzedawać. Miałem listę adresową niewielką, ale nie wiedziałem, jak ją wykorzystać. Że kiedy wystartowałem, zarobiłem ponad 20 tysięcy w tydzień. W ciągu roku moja firma przekroczyła ponad 1 000 000 zł. Było to możliwe właśnie dlatego, że miałem mentorów, którzy już byli tam, gdzie ja chciałem być i rozwiązywali problemy, które dla mnie wydawały się bariery nie do pokonania, a dla nich to była po prostu normalność, codzienność, problemy, które rozwiązują na co dzień. Dlatego warto mieć mentorów. Trzecia rzecz to jest strach. Tak naprawdę strach bardzo często jest irracjonalny. Oczywiście są ludzie, którzy podejmują ryzyko, które według mnie jest zbyt duże, ale warto brać przykład z Richarda Bransona, człowieka, który mówi o tak zwanym kontrolowanym ryzyku, czyli patrzysz na wszystkie plusy i minusy, patrzysz, czy jesteś w stanie wygrać, czy raczej jest większa szansa, że przegrasz. Jeżeli jest większa szansa, że wygrasz, to po prostu to się stanie. A oczywiście jest duża szansa, że to się stanie, bo zawsze może coś pójść nie tak. Dlatego staraj się panować nad swoim strachem. Ja zawsze przywołuję tutaj historię Mike'a Tysona, który opowiadał, w jaki sposób uczył go nad strachem panować Kasamato, jego pierwszy trener. Po prostu budzi go w środku nocy i zadawał mu pytanie: wiesz, co odróżnia bohatera od tchórza? Nic, absolutnie nic. Po prostu bohater kontroluje swój strach. Każdy się boi i to jest zupełnie normalne. Dla Ciebie inwestycja rzędu 1000 zł to może być inwestycja, która powoduje u Ciebie panikę. U mnie to może być na przykład inwestycja, powiedzmy, 500 000 000 zł. Więc wszystko zależy od tego, na jakim pewnym poziomie jesteś. Problemy się nie zmieniają. Problemy po prostu są większe czasami, ale uczysz się sobie z nimi radzić w czasie trwania tej drogi. Więc te trzy rzeczy są naprawdę tutaj kluczowe. Kolejną rzeczą, która pomogła mi w moim biznesie, to jest odpowiednie przygotowanie. Widzisz, bardzo często jest tak, że pracujesz na etacie albo jeszcze studiujesz i chcesz w przyszłości, niedalekiej przyszłości, założyć swój własny biznes. Więc dobrze by było, abyś przygotował się do tego, abyś stworzył sobie podwaliny. Na przykład pisał swojego bloga i zdobywał publiczność, żebyś miał ruch na tej stronie. Ja tak robiłem na samym początku, czyli ja miałem bloga, zbierałem listę adresową, miałem listę na mniej więcej 4000 adresów i polecałem w tym czasie produkty innych osób. Oczywiście
była taka sytuacja, że nie za bardzo byłem w stanie to spieniężyć i zarobić jakieś konkretne pieniądze. Ale kiedy pojawili się mentorzy i pokazali mi, w jaki sposób mogę tą listę spieniężyć, to naraz się okazało, że byłem w stanie z tej listy sporo zarobić. Kolejna rzecz to jest zaufanie. Zaufanie jest bardzo ważne w biznesie internetowym. Jest ono związane z tym, że jeżeli ludzie Ci ufają, Twoja publiczność Ci ufa, to automatycznie będziesz w stanie w tym momencie przełożyć to na konkretne pieniądze. Zaufanie jest takim bardzo ważnym czynnikiem, który decyduje o zakupie. Ludzie mogą nie kupować z dwóch powodów. Albo nie potrzebują produktu, albo po prostu Ci nie ufają. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby ludzie Ci zaufali. Więc na samym początku buduj swoją listę, buduj zaufanie. Bo kiedy przyjdzie odpowiedni moment i będziesz wiedział już, albo będziesz chciał spieniężyć tą listę, to będziesz w stanie to zrobić. Jeżeli zapytałbyś mnie, jaka jest dzisiaj najlepsza technika sprzedażowa, to odpowiedziałbym, że webinary. Jeżeli chcesz zacząć swój biznes i chcesz szybko zdobyć zaufanie, autorytet oraz pozycję eksperta, to najprościej jest w tym momencie prowadzić webinary. Buduj listę adresową, czyli robisz to w taki sposób, że jest reklama, ludzie zapisują się na Twoją listę adresową, a następnie mówisz o tym, że na przykład będzie za tydzień webinar. Prowadzisz swoją prezentację, prowadzisz swój webinar, pod koniec tego webinaru proponujesz osobom, żeby zakupiły Twój produkt. To jest najprostszy sposób, żeby zbudować zaufanie, status eksperta, status celebryty rynkowego oraz żeby sprzedawać. Nie ma aktualnie lepszej techniki sprzedażowej niż webinary. I tutaj przechodzimy do kolejnej kwestii, czyli do analizy. Widzisz, jeżeli coś robisz, to analizuj, jakie były z tego wyniki. Zastanów się, ile osób zapisało się na webinar, ile osób na ten webinar przyszło. Tu powinno być około 50%, czyli na 1000 osób, które się zapisały, połowa powinna przyjść. Następnie zobacz, ile osób po webinarze od Ciebie kupiło. Postaraj się udoskonalić swoją prezentację i zwiększyć swoje zyski. Więc to też jest bardzo ważne, aby analizować to, co się robi. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest produktywność. To, w jaki sposób wykorzystujesz swój czas. Bardzo często słyszę, że ludzie nie mają czasu, żeby rozwinąć swoją firmę. Ja Ci dam prosty sposób, który zwiększy ilość Twojego czasu i sprawi, że Twoja firma faktycznie się będzie rozwijała. Więc podziel sobie zadania w swojej firmie tak, aby te zadania, które w przyszłości dają Ci pieniądze bez Twojej interwencji czasowej, były wykonywane z samego rana albo na samym początku. Czyli jeżeli napiszesz książkę, to ona może nie dać Ci od razu pieniędzy, ale ona da Ci pieniądze przez wiele lat i nie będzie to wymagało Twojego czasu. Więc na początku wykonujemy zadania, które być może nie dają nam tu i teraz pieniędzy, ale w dłuższej perspektywie będą dawały nam pieniądze i nie będą wymagały od nas pracy. Następnie rób rzeczy, które dają Ci pieniądze, ale wymagają poświęcenia czasu. Co mam na myśli? Przykładowo, możesz prowadzić płatne konsultacje. Jeżeli jeszcze nie masz własnego produktu, to możesz udzielać płatnych konsultacji. To są zadania, które dają Ci pieniądze tu i teraz, ale wymagają Twojego poświęcenia czasowego. Następne rzeczy, które powinieneś robić, to są rzeczy, które są rzeczami administracyjnymi. Faktury, pilnowanie księgowości i tak dalej. Oczywiście w pewnym momencie to wszystko będziesz outsourcingował innym osobom, ale na początku oczywiście nie masz pieniędzy, więc będziesz to musiał po prostu robić ty. I dopiero jak zostanie ci czas, wtedy możesz sobie wejść na Facebooka, podziałać na social mediach, ponieważ to są rzeczy, które bardzo często nie dają pieniędzy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że youtuberzy zarabiają pieniądze. To są po prostu śmieszne pieniądze, które oczywiście jest grupa osób, która może się z tego utrzymać, ale zazwyczaj to są śmieszne pieniądze, ponieważ jeżeli prowadzisz naprawdę dobry biznes związany właśnie z kursami, ze szkoleniami, z konsultingiem, to możesz zarobić dużo, dużo więcej, nawet nie używając mediów społecznościowych. Więc to jest bardzo ważne, aby właśnie w taki sposób działać. Kolejnym etapem, który zwiększy Twoje zyski, jest na pewno etap związany z dzieleniem się Twoimi zyskami z innymi ludźmi. Czyli powiedzmy, jeżeli Ty poświęcasz godzinę lub dwie godziny dziennie na odpisywanie klientom, co oczywiście musisz robić, to jeżeli zapłacisz innym osobom, to zyskasz kolejną godzinę lub dwie. I teraz, jeżeli jest taka sytuacja, że Ty bierzesz 200 zł za konsultację, to a ktoś na przykład będzie odpisywał za te maile za 50 zł, to jest to dla Ciebie dobra wiadomość. Lepiej dać te 50 zł komuś, żeby odpisywał na te maile i poświęcić ten czas na dodatkowe konsultacje, aby zarobić więcej.
Dlatego dzielenie się zyskiem z innymi osobami to jest coś, co naprawdę przyspieszy Twój rozwój. Pamiętaj, że jeżeli jesteś sam w biznesie, to możesz pracować nad jedną rzeczą w jednym czasie. Czyli możesz na przykład optymalizować swoje oferty. Ale jeżeli jest na przykład cały zespół ludzi, to możesz natychmiast pracować nad kilkoma elementami, jednocześnie automatycznie zwiększając dodatkowo swoje zyski. Chciałbym Cię również zachęcić do tego, abyś poświęcał przynajmniej godzinę dziennie na naukę sprzedaży oraz marketingu. To jest rzecz kluczowa, która powoduje, że klienci chcą Twój produkt. Na początku może się wydawać, że najważniejsza jest jakość Twojego produktu, ale klienci dopiero się mogą z jakością zapoznać, kiedy ten produkt kupią. Dlatego najważniejszy jest marketing i sprzedaż, bo to de facto napędza Twój po prostu portfel, Twoje konto i to powoduje, że zarabiasz pieniądze i w tym samym jesteś w stanie utrzymać firmę. No i na sam koniec chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz, że nie jesteś lekarzem, nie jesteś dentystą, nie jesteś trenerem, coachem, zawsze jesteś w jednym biznesie, w biznesie pozyskiwania nowych klientów. Nieważne na początku jest nowe logo, nieważne na początku są rzeczy nieistotne, wygląd Twojej strony, wygląd Twojego bloga. Jesteś w biznesie pozyskiwania klientów i na tym się musisz skupić. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, to proszę Cię o trzy rzeczy. Po pierwsze o subskrypcję, po drugie napisz mi w komentarzu, o czym chciałbyś usłyszeć następnym razem i po trzecie poniżej tego nagrania masz możliwość zapisania się na moją listę adresową. Jeżeli zapiszesz się na moją listę adresową, to otrzymasz więcej cennych porad, które bardzo często codziennie nawet wysyłam moim klientom i czytelnikom. Oraz będziesz powiadomiony o następnych nagraniach. Więc chcę, żebyś w tym momencie zrobił trzy rzeczy. Subskrypcja, napisz mi, co Cię interesuje i o czym chciałbyś przeczytać albo usłyszeć następnym razem. I po trzecie, zapisz się na moją listę. Widzimy się w następnych materiałach. Pozdrawiam, Adrian Kołodziej.